Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień wyzwania. Zobaczymy, czego się nauczymy. Zaczynam losowanie. Zobaczymy, co to dzisiaj będzie. I mamy tutaj lodziarnia. Tarina. Tarrina, cucurucho, cucurucho, una bola, helado, helado. Batido, batido. Una tarrina pequeña de vainilla y fresa. Una tarrina pequeña de vainilla y fresa. ¿Cuántas bolas entran en la tarrina pequeña? ¿Cuántas bolas entran en la tarrina pequeña? Pamiętajcie, że to, ile kulek wchodzi w jeden średni, duży czy mały kubeczek, zależy od lodziarni i dlatego musicie się o to zapytać. Jeżeli chcecie zamówić sobie puchar lodowy, to nazywa się to copa de helado. Dla Malagijczyków najlepszą lodziarnią jest Heladería Inma. Koniecznie musicie się tam wybrać. Oj, tak, takie są tam czasami kolejki. Pamiętajcie, że w tej lodziarni trzeba pobrać numerek, a następnie czekać, aż numerek wyświetli się na ekranie. Jak zamówić włoskie cappuccino? Czy rzeczywiście Hiszpanie używają słowa resto, czyli reszta? Tego typu rzeczy znajdziecie na mojej hiszpańskiej platformie, którą cały czas dopieszczam. Pamiętajcie, że zapisy na kurs hiszpański od zera oraz hiszpański A1 ruszają już 3 maja.